Janowie Kurzegorz, z Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, który też był tutaj przywoływany jako jeden z inicjatorów tego pierwszego spotu o sprzątaczni na poznańskim Ułanie. Ja chciałem może nie tyle zadać pytanie, co raczej odnieść się do jednej z pierwszych wypowiedzi odnośnie tego wyobcowania związków zawodowych wśród osób zatrudnianych przez outsourcing na umowach śmieciowych. I jakby pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest to, że istnieją po prostu obiektywne bariery prawne, które uniemożliwiają, pomimo wyroku korzystnego Trybunału, podejmowanie w wielu wypadkach działalności związkowej w ramach ustawowych. Jakby procedura sporu zbiorowego i akcji strajkowej, która jest kluczowa tak naprawdę w ruchu pracowniczym dla wywalczenia czegokolwiek, jest cały czas niedostępna dla osób na śmieciówkach, dla osób samozatrudnionych, dla osób na zleceniach. W związku z tym, co zostaje tego typu pracownikom, tak jak w przypadku sprzątaczek, jest wywieranie presji przez protesty w przestrzeni publicznej, przez demonstracje, pikiety, wymuszanie jakichś oświadczeń ze strony instytucji publicznych. I przy okazji sporu o sprzątaczki w Poznaniu, który toczył się nie tylko na Uniwersytecie, ale także dotyczył Sądu Poznańskiego, my byliśmy tam na spotkaniu, prezes sądu, jakby on nawet stwierdził w ten sposób, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia oszczędności, bo jakby to wyliczyć, to zatrudnienie zewnętrzne nie sprzątaczek nie kosztowało dużo mniej, jakby były bezpośrednio zatrudnione przez sąd, tylko po prostu kwestii tego, iloma etatami dysponuje, tego, że jest presja odgórna, ministerialna, na cięcie etatów, na redukcję zatrudnienia, na przerzucanie tego do firm zewnętrznych. Moim zdaniem jakby nawet nie tyle kluczowa jest kwestia klauzul społecznych zamówienia publicznego, które oczywiście trzeba walczyć, jakby jesteśmy w takich warunkach, że trzeba się do tego odnosić. Kluczowa jest presja na to, żeby przywrócić bezpośrednie zatrudnienie osób przez instytucje publiczne. Także z punktu widzenia czysto związkowego i takiej praktyki działania, ponieważ rozczłonkowanie różnych instytucji na odrębne podmioty utrudnia też po prostu działalność związkową. Utrudnia powoływanie zakładowych struktur, tak? Można oczywiście starać się to w jakiś sposób omijać komisjami międzyzakładowymi, które zrzeszają pracowników z różnych podmiotów. Natomiast tu już się robią problemy, jak na przykład jest jedna firma podwykonawca, która świadczy usługi dla różnych instytucji i jakby wtedy wchodzimy w jakąś taką kwestię dużego kombinowania, w jaki sposób to strukturalnie i organizacyjnie zorganizować. Więc ja bym jakby z naszej strony powiedzmy zalecał, czy proponował, czy w jakiś sposób przedstawiał przede wszystkim jakieś takie działania bezpośrednio protestacyjne w obronie tych osób z ich udziałem, tak jak to było w tym modelowym przykładzie poznańskim, a z drugiej strony może takie odrobinę przeniesienie akcentów z samego tego, jak wygląda procedura zamówień publicznych, na to, jaka jest kwestia stanu zatrudnienia, ilości etatów, czyli tak naprawdę kwestii budżetu państwa, tak, i tego, w jaki sposób instytucje publiczne są u nas zorganizowane. Dziękuję.